skąd pomysł na pucowanie księstwa i samej fleszy nowomłyńskiej? Zaczęło się od fleszy w 2003 roku, bo jest to obiekt, który potrzebuje pielęgnacji, potrzebuje opieki, przynajmniej do czasu, aż nie zdobędziemy środków unijnych, żeby go w całości zrewaloryzować. A ponieważ akcja okazała się fajną zabawą, co zresztą widać po frekwencji, to rozszerzamy ją i chcemy namówić inne samorządy też do tego, żeby w ramach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego po prostu sprzątać księstwo. Rozumiem, że Świdnica nie jest dzisiaj odosobnionym przypadkiem, czy takie imprezy w ramach pucowania Księstwa Świdnicko-Jaworskiego odbywają się w innych miastach? Dzisiaj jeszcze nie wiem, natomiast na pewno we wrześniu będziemy sprzątać wszyscy, ponieważ pomysł, żeby wciągnąć inne samorządy, to jest pomysł świeży, mogli jeszcze nie zdążyć zrobić u siebie akcji, natomiast we wrześniu już będziemy tego pilnowali, żeby w całym księstwie sprzątano w któryś ładny dzień wrześniowy. Panie prezydencie, mówił Pan o pozyskaniu środków unijnych na to miejsce. Jak ono mogłoby w przyszłości wyglądać? Zrobiliśmy dokumentację techniczną na dwa kawałki twierdzy świdnickiej, czyli na fleszę nowomłyńską i na coś, co świdniczanie nazywają altanką w parku młodzieżowym, natomiast jest starą fleszą ceglaną, nieco przerobioną już w XIX wieku. I z takim pomysłem, żeby te dwa obiekty po rewaloryzacji zapoczątkowały pierwszy fragment ścieżki naukowej po twierdzy świdnickiej. Mamy gotowe dokumentacje techniczne i w tej chwili czekamy praktycznie tylko na otwarcie jakiegoś sprzyjającego dla nas priorytetu w nowym rozdaniu funduszy Unii Europejskiej, także z dokumentacją jesteśmy gotowi, a to jest najważniejsze, bo kiedy się otwiera okienko finansowe, to zawsze wtedy po prostu trzeba już być gotowym do startu. Chcemy przywrócić fleszy, chcemy przywrócić bardzo pierwotny wygląd. To znaczy chcielibyśmy odkopać fosę, chcielibyśmy odkopać kaponiery, które są razem z systemem chodników kontrminowych, chcielibyśmy odtworzyć brakujące działobitnie i stworzyć taki rzeczywiście piękny element twierdzowy i piękne miejsce turystyczne w Świdnicy. Co to jest flesza nowomłyńska? Tak używamy tego pojęcia. Flesza to jest ogólnie dzieło fortyfikacyjne, bardzo dość prymitywne w kształcie dwóch złączonych ze sobą w formie trójkąta wałów. W ten sposób. Tu jest front od góry i to tak wygląda. To się nazywa fleszą, ponieważ pierwotnie to dzieło zbudowane w 1761 roku tak wyglądało. W tym miejscu Austriacy zbudowali niewielką ziemną fleszę, która miała osłaniać podejście do fortu Witoszowskiego, który znajdował się w miejscu obecnego Poprawczaka. Wojna siedmioletnia to była trzecia wojna z cyklu wojen śląskich, które toczyły się głównie między Prusami a Austrią, ale w tę wojnę były zaangażowane wszystkie w zasadzie mocarstwa europejskie, a toczyła się na trzech kontynentach, bo toczyła się oprócz Europy, działania wojenne miały miejsce również na kontynencie amerykańskim, w Ameryce Północnej, dokładnie to była wojna o Kanadę. Oraz w Indiach. Francuzi wtedy stracili swoje posiadłości indyjskie.